Cześć, tu Kasia i Łukasz. Od 5 lat podróżujemy we własnoręcznie zbudowanym campervanie. Niedawno przyjechaliśmy do Maroka, gdzie rozpoczyna się nasza afrykańska przygoda. Zbiera się go i suszy na słońcu, aż właśnie jest taki twardy i ususzony zupełnie. Dopiero wtedy łupie się go kamieniami ręcznie. Teraz zabiera nas pan do piekarni. Do piekarni to jest bardzo ciekawe miejsce tutaj właśnie w całym Maroku, a zwłaszcza w Marrakeszu. O, jak pachnie chlebem. O ja. Odbywają się zaręczyny, dziewczyny rodziny się poznają, rodzina chłopaka przynosi prezenty, zwyczajowo jest to cukier, albo pantofle, albo suknie i właśnie w takim czymś się to wręcza. Potem się człowiekowi zmarło i ogród troszeczkę tracił na pięknie, zaczął podupadać. Podróż tym razem skierowała nas w stronę Gór Atlas, do jedynego w swoim rodzaju Marrakeszu. Nazywany jest on Czerwonym Miastem ze względu na kolor gliny, który kiedyś używano jako budulca. Jest to tętniące życiem serce Maroka, o którym krąży wiele legend. Już wkrótce przekonamy się na własnej skórze, ile z nich jest prawdziwych. Witam Was w kolejnym vlogu, tym razem z Marrakeszu. Jesteśmy na parkingu w samym centrum miasta. Znaleźliśmy to miejsce na Park Fortnite. Płaci się 120 dirhamów za noc. Jest to parking szczerzony z kilkoma kamerami, żadnymi udogodnieniami, ale jest to parking zlokalizowany w samym centrum miasta, stąd jest wszędzie blisko, zarówno do Medyny, czy na Suki, gdziekolwiek. No wszędzie, gdzie nie pójdziemy, mamy bardzo blisko, ponieważ jesteśmy w samym centrum, zaraz obok tego meczetu, który jest najwyższą budowlą i który tutaj stąd nawet z parkingu można podziwiać. A teraz zabieram Was na zwiedzanie tego miasta. Będzie to bardzo ciekawy odcinek. Składać się on będzie z kilku dni tutaj pobytu, ponieważ na Marrakesz mamy zaplanowane aż 11 albo 12 nawet dni. Chcemy Wam dużo pokazać po prostu o tym mieście. Będzie też spotkanie z Polką, która mieszka w Marrakeszu, która tutaj prowadzi sklepy, która pisała książkę o Marrakeszu, więc może zaczniemy od spotkania z Kasią, a później będziemy Wam już pokazywać to niesamowite miasto. Ja już wiem, po prostu wczoraj w nocy przyjechaliśmy i poszliśmy na zwiedzanie i no już wiem, że to jest po prostu jedno z najciekawszych miast, które mieliśmy okazję w życiu zobaczyć. Tu kapelusze sprzedają, torby z wielbłądem, a tu biedne konie czekają na swoich klientów. A przed nami jest jeden z najsłynniejszych placów w Maroku. Na pewno najsłynniejszy w Marrakeszu. Gość sprzedaje zęby. Gość zęby sprzedawał. Znajdujemy się w sklepie Argani, tam właścicielką jest Kasia i Kasia będzie też dzisiaj przez chwilę naszą przewodniczką. Kasia od 12 lat mieszka w Maroko, a cała jej przygoda zaczęła się niewinnie wyjazdem do Marrakeszu w trakcie studiów, dobrze pamiętam? Czy nie, pierwszy raz przyjechałam do Marrakeszu, do Maroka z mamą, jeszcze byłam wtedy w liceum, miałam dokładnie 18 lat.
I to była taka zwykła po prostu wycieczka, tak, turystyczna, z biurem podróży, zupełnie zwykła, normalna, przeciętna, ale coś po prostu był taki impuls, że nie pozwoliło mi o sobie zapomnieć, nie? To było coś takiego, że już nikt nie był w stanie mi tego wybić z głowy, nie? Ja już wiedziałam, że będę musiała tutaj wrócić, tylko kwestia kiedy. To ile lat później jakby już wiedziałaś, że się tutaj, że tutaj zamieszkasz na stałe? Tak naprawdę to się rozwijało, nie? Wszystko. Ja nie wiedziałam, kiedy to się stanie, czy to się tak naprawdę stanie. No i ja kolejny raz przyjechałam tutaj do Marrakeszu po 6 miesiącach od tamtej pierwszej podróży. Już przyjechałam tutaj wtedy sama. Czyli miałam jeszcze nie miałam 19 lat, nie? Wow. Ale to się wydarzyło dlatego, bo nawiązałam przyjaźnie z Marokańczykami. Przede wszystkim z taką dziewczyną w moim wieku, Marokanką, która się nazywała Ilha. No i ja do niej po prostu przyjeżdżałam. Do jej rodziny, do jej domu i wtedy zaglądałam do takiego życia od kuchni, w sumie od samego początku. Ona strasznie mnie namawiała. Po prostu mówiła, przyjedź, my się tobą zaopiekujemy, nie masz czego się bać, tak? Będziesz ze mną, z moją rodziną, w domu. No i tak się stało. I ja potem cyklicznie do niej po prostu przyjeżdżałam, co jakiś czas. Super, bo właśnie... Potem poznałam mojego męża, czyli to wszystkie wątki się tak po prostu rozwijały. Mój mąż przylatywał do Polski też przed naszym ślubem, więc nasze rodziny się poznawały. To było takie stopniowe i powoli tak naprawdę, aż jakby dorosłam do tej decyzji, że postanowiłam, że tak, chcę spróbować. I wtedy właśnie już byłam na studiach i wzięłam dziekankę na rok i przyjechałam tutaj, ale już nie wróciłam. I to, co jest unikalne, Kasia mieszka w tradycyjnej marokańskiej dzielnicy razem właśnie z marokańską rodziną. Także to nie jest tak, że ona tutaj przyjechała i sobie gdzieś tam mieszka na uboczu, tylko ona żyje tutaj w sercu Maroka, w Marrakeszu i żyje według takich tradycyjnych sposobów, tak to mogę ująć. Tak. Wśród wspólnoty, że tak powiem, jestem częścią tej wspólnoty. Sąsiadami. Bo Kasia napisała też również o tym książkę, więc ja już co nieco wiem. To, co mnie właśnie najbardziej zauroczyło, to właśnie to, jak opisujesz to życie codzienne i to właśnie, jak Marokańczycy żyją blisko siebie. Blisko że to siebie, jest taka, no w Polsce chyba już niewyobrażalna taka sieć połączeń. Myślę, że dawno, dawno temu to było w Polsce. To było dawno. No. Ja pamiętam właśnie czasy, kiedy jeszcze jak byłam małym dzieckiem, to przed blokiem były ławeczki i tam się siadało, sąsiedzi rozmawiali. Tak. Ale Marokańczycy żyją jeszcze bliżej, tak. Oni sobie pomagają, często jedzą u siebie nawzajem obiady, tak. Często rodzice opiekują się innymi dziećmi sąsiadów i to jest taka, no żyją wszyscy jak rodzina. No wszyscy jak rodzina tak naprawdę są. No, to z tym się wiążą oczywiście przyjemności, obowiązki, tak? To nie jest tak, że tylko z tego czerpiemy, musimy dawać, dostajemy, dajemy i w ten sposób to koło się toczy, nie? Tutaj mamy nasze królestwo arganowe, czyli mamy olejki o różnych pojemnościach, mamy też dodane ekstrakty zapachowe. Tutaj mamy olej spożywczy arganowy, one mają różną produkcję, dlatego jest kosmetyczny i spożywczy. W spożywczym orzechy są prażone, tak? I dlatego mamy inny smak, inny zapach, a w kosmetycznym to jest po prostu zimne tłoczenie, nie? To jest taki jeszcze nieołuskany, nie? Tak, to jest taki, który spadnie, zbiera się go i suszy na słońcu, aż właśnie jest taki twardy i ususzony zupełnie. Dopiero wtedy łupie się go kamieniami ręcznie. Nadal nie wynaleziono maszyny, ponieważ on jest bardzo twardy z zewnątrz, ale w środku to, co nas interesuje, czyli taki orzeszek biały jak migdał, on jest bardzo delikatny. Argan jest różnej wielkości. Jeden jest większy, drugi jest mniejszy, więc nie ma nadal maszyny. Po prostu to trzeba wyłupać ręcznie, aż w środku jest pierwsza taka warstwa, jasno-brązowa. I to nadal trzeba jeszcze przełupać na pół i dopiero ukaże nam się biała, taki orzech biały jak migdał. I dopiero z tej białej części robimy olej. No jak
widzicie, kaśki zostały na kapeluszach, a tutaj mają mnóstwo rzeczy, czapki, kapelusze, torebki. Tu akurat jesteśmy na takim części tego marketu, czy części tej mediny, która akurat trudni się wyplatanymi rzeczami i dzierganymi. Ale tak jak Kasia mówiła, no są rzemieślnicy, są stolarze, są jacyś złotnicy, są i stragany z jedzeniem, z przyprawami i to wszystko jest tam takie sektory podzielone. Można tu spędzić co najmniej jeden dzień, albo nawet kilka. Można się tutaj zgubić, więc ogromne. Ojej! Kamilien zamienia kolor. Zamienia kolor? O! Patrzcie, kameleony pan tutaj sprzedaje. Właśnie czeka nam turysta. Jedno niebezpieczeństwo, o którym zawsze mówię, to są tak zwani samozwańczy przewodnicy, których pracą jest czekanie na kogoś, żeby właśnie powiedzieć mu, że ta uliczka jest zamknięta, że nie wiesz gdzie iść, ja cię zaprowadzę i chodź ze mną, tak? No i wtedy on nas gdzieś tam prowadzi, niby taki miły i wspaniały. Potem są dwie możliwości, albo będzie chciał wysoką zapłatę, tak? Albo jak jest naprawdę niemiłym gościem, to i może zaprowadzić w ślepą uliczkę, gdzie będzie chciał i telefon, i portfel, i wszystko, co się ma. Do takiego turystycznego centrum, no to ściągają wszelacy i oszuści, naciągacze, więc to nie są nawet, nie musi to być koniecznie nawet człowiek stąd z Marrakeszu, tak? Tak. No, dokładnie, to są zazwyczaj chłopaki, którzy no po prostu im brakuje, tak? Na palenie, na picie i tak dalej. Chcieliby żyć zwykłej, na poziomie, tak, dokładnie. No to nie bardzo, oj, więc Boże, czekają na okazję, lampy. Nie? Wszystko co ze skóry, robią buty, sklejają. Zobaczcie na to. Piłka Louisa Vuitton. To jest hit po prostu. I co robi? Aha, na noże. Zobaczcie na tą wannę. Boże. Coś pięknego. Niesamowite. Takie sklepy są bardzo lubię. Jezu, jakie drzwi. Zobaczcie się, jakie drzwi. To są drzwi. Wow, ręcznie, to wszystko jest ręcznie robione. Każdy gwóźdek przybity. To jest wbite tam to białe do tego drewna. W Europie, kurde, już nie ma wielu zawodów. Ręcznie robione to jest strasznie drogie. No ale nie miałby ci kto tego nawet zrobić, bo wszystko jest fabrycznie robione. I turyści, którzy nie do hotelu, do Riadu wręcz nie bez taksówek, tylko muszą sobie wszystko przetransportować ręcznie, bo takie wózki są też, nie? To wożą do hoteli. Ogrzewają całe hammam tą łaźnię parową, tak? Aha. Pan tam właśnie daje drewno i ogrzewa. I tam w środku też gotuje ten dżije. Ten dżije to jest takie tradycyjne danie Marrakeszu w takich dzbanach glinianych, tak? Jeżeli ktoś ma ochotę, to on mu po prostu tam to ugotuje. Pan teraz nagrzewa hammam. Hammam, ja. Aha. Tu pan gotuje? Aha, tutaj ma w popiole te garnki, w których jest mięsko zamknięte i tam się podgrzewają. Nice. Szukran. Ale miło. Wie pan, tak sobie żyje, nie? I ładuje do pieca, a tam ma takie... Tutaj ma herbatkę, ma swoją tangię. Takie, to coś takiego. Ja mi się wydaje, to jest prawdziwy włos, nie? Może to być prawdziwy, nie? To by było. Jakaś... Ale sklep z butami, z kapciami, skórzane, wszystko skórzane. Płacić czy nie? A tu jest... Cyrk, ja.
I will let you see. Kłada. This one is the silk. The cactus. Kaktusa? Yeah, agave. Agave, z agawy, nitki z agawy. It's the same, it's the same. Tak, tak, tak. Przecież, więc pan mi powiedział, że bierze jedwabne nitki i jedwab się barwi tylko w zimnej temperaturze i tutaj mamy niebieską temperaturę. Później się to odwirowuje, natomiast wełnę gotujemy. Wełna się gotuje i ona nabiera koloru dopiero jak jest w wysokiej temperaturze. Później to wszystko wyjmują, suszą i szyją ubrania, które można kupić tam dalej. Jest tu cudnie. Bardzo mi się podoba. Jestem zachwycony po prostu tymi uliczkami, tymi sklepikami, produktami. Wszystko jest ręcznie robione. Tak jak za dawnych czasów się robiło w Polsce i w Europie. Wyrabia się młoteczkiem stuka. Barwi tą tkaninę. Nie nagabują tak strasznie, jak mi się wydawało. No przede wszystkim też nie ma co łapać kontaktu wzrokowego, ani rozpoczynać nawet rozmowy ze sprzedawcą. Przez to można przejść koło niego spokojnie, będą uśmiechnąć się, powiedzieć o Lewandowskim i tak dalej. Teraz idziemy coś zjeść, bo już parę godzin minęło, jak tutaj się włóczymy i trochę czujemy się wszyscy głodni, więc Kasia z Marrakeszu nas zabiera teraz do jakiejś knajpki, gdzie będziemy mogli spróbować lokalnego żarcia. Jesteśmy z powrotem na placu Jamel El Fena i tutaj się rozstajemy z Kasią. Chcielibyśmy Ci bardzo serdecznie podziękować za oprowadzenie nas, za pokazanie, jak wygląda Marrakesz od kuchni, zapachy, smaki, no niesamowite to było. Teraz idziemy do Vana to wszystko przetrawić z Kasią, bo bardzo dużo widzieliśmy i doświadczyliśmy, więc wrócimy do Was później. Bajo! Moi drodzy, krótka przerwa reklamowa. Chciałbym Was poinformować, że w naszym sklepie jest darmowa dostawa od 100 zł. Przez cały miesiąc będzie można zamówić sobie nasze książki, albo kubki, albo jakieś gadżety. Na przykład księgę podróży, którą można samodzielnie wypełniać i uzupełniać o swoje wpisy z podróży, z wyprawy. Książkę Droga oraz książkę Poradnik Podróży Samochodowych. To są nasze hity, bestsellery. Książka o naszej podróży, życiu w vanie i książka Jak się przygotować do takiej podróży, jak wybudować kampera, jak przerobić busa na kampera i jak go spakować i gdzie pojechać, gdzie znaleźć wodę. Więc jeżeli chcielibyście mieć takie książki u siebie, to teraz jest bardzo dobra okazja, ponieważ nie zapłacicie za dostawę na terenie Polski. Tyle reklamy, dziękuję. Dzień dobry, witam Was w kolejnym dniu. Jesteśmy na placu głównym pod najwyższym budynkiem Marrakeszu przed meczetem. Co jest akurat bardzo ciekawe, to jest niewielka wieżyczka tak naprawdę, nie wiem ile to ma metrów, tutaj postaram się dowiedzieć i Wam napiszę, więc tak niewielki budynek jest najwyższym budynkiem Marrakeszu. A jesteśmy tutaj dlatego, ponieważ zaczynamy free walking toura, czyli idziemy na zwiedzanie z przewodnikiem. Tam z tyłu za nami czeka Jamal, który dzisiaj będzie nas oprowadzał po Marrakeszu, o takich najważniejszych punktach, więc na pewno będzie dużo ciekawostek. Meczet Kotubija oznacza meczet księgarzy. Swoją nazwę zawdzięcza sprzedawcom rękopisów, którzy handlowali nimi w jego okolicy. Minaret był wzorem dla kilku bliźniaczych budowli. Są to wieża Hassana w Rabacie oraz Giralda w Sewilli. Co ciekawe, jeśli spojrzymy na mapę, te trzy minarety są położone praktycznie w jednej prostej linii. Teraz do dzielnicy żydowskiej. W Maroku przed II wojną światową mieszkało 600 tysięcy Żydów. Teraz na tą chwilę, z tego co mówi ten pan przewodnik, mieszka jedynie 2 tysiące. Moi drodzy, idziemy teraz do Bahia Palacu, do jakiegoś pięknego pałacu, który został ufundowany przez premiera dla swojej żony, ale ja Was zostawiam z Kasią, ponieważ myśmy nie jedli śniadania, więc ja idę ogarnąć śniadanie. W tym czasie Kasia Wam pokaże piękny pałacyk i spotkamy się za chwileczkę. Także Kasia, przekazuję Tobie na posterunku. Historia pałacu zaczyna się w 1866 roku. Wtedy to na polecenie wielkiego wezyra, Simusa,
rozpoczęto budowę jego północnej części. Schedę po nim przejął jego syn, który za młodu spotkał wyjątkową dziewczynę o imieniu Bahia. Zakochał się w niej, a w prezencie zaręczynowym obiecał zbudowanie wyjątkowego pałacu. Tak powstała część południowa, nad którą pracowali najlepsi rzemieślnicy sprowadzeni z Fezu. Wewnątrz znajdziemy wiele pomieszczeń, patio i ogrodów. Co ciekawe, jest tam również harem, czyli część mieszkalna, którą zajmowały żony i konkubiny wezyra. Miał on w swoim życiu wiele kobiet, jednak najważniejszą i ukochaną była na zawsze właśnie Bahia. Pałac jest przykładem marokańskiego kunsztu architektonicznego i dekoratorskiego. Znajdziemy tam przepiękne sztukaterie i zdobienia. Zachwycają również kolorowe mozaiki, wykonane z kafelek zwanych zelisz. To, co mnie urzekło, to możliwość podglądnięcia przy pracy rzemieślnika, który ręcznie wycinał odpowiednie kształty z ceramicznych płytek, z których następnie układa się mozaikę. Zabiera nas pan do piekarni. Do piekarni to jest bardzo ciekawe miejsce tutaj właśnie w całym Maroku, a zwłaszcza w Marrakeszu. Tutaj nadal kobiety same wyrabiają swój chleb, ale żeby nie piec tego chleba u siebie w domu, bo też nie wszyscy mają warunki, to przynoszą do takiej lokalnej piekarni. I tutaj za tymi drzwiami, w takim tam na dole, w tych drzwiach, jest pan, który jest piekarz, któremu kobiety codziennie rano albo dzieci idące do szkoły przynoszą bochenki wyrobione na tacy, przykryte od ścierką. I ta ścierka zawsze jest przypisana jakiejś tam rodzinie, tak żeby ten piekarz wiedział, kto mu przyniósł ten chleb i komu ma ten chleb, na którą tackę. Tacę po wyciągnięciu z pieca musi ją odłożyć. Piekarz nie może się pomylić i nie może po prostu zrobić tak, że ktoś mu przywiezie chleba, on da komuś innemu, wypiecze po prostu innej osobie tą bułeczkę. Gdyby tak zrobił, to może się to wiązać z tym, że po prostu jego piekarnia zostanie zamknięta, a on sam pójdzie w niesławę i po prostu nikt już nie będzie chciał z jego usług korzystać. Fajna sprawa, że wyrabiasz sobie swoje ciasto, formujesz chlebuś, a piekarz profesjonalista wypieka ci to w specjalnym piecu do pieczenia chleba, opalanym odpowiednim drewnem. To nic nie jest byle jakie drewno, tylko takie drewno najlepsze. Kochani, kochane, wchodzimy teraz do części bazaru, na której sprzedają dywany. Ale nie będziemy tutaj kupować dywanów, ponieważ na dywany to pojedziemy sobie do miejsca, gdzie oni je szyją. Bo tutaj to nie sprzedają. A tam, gdzie oni je dziergają, to pojedziemy za jakieś tam parę tygodni. To wam jeszcze pokażę. A teraz tylko tak sobie kuknijcie na dywany. Mięciusie. Zapytałam, do czego służą te stożki i to jest sposób dawania prezentów. Na przykład właśnie, kiedy odbywają się zaręczyny, dziewczyny rodziny się poznają, rodzina chłopaka przynosi prezenty, zwyczajowo jest to cukier, albo pantofle, albo suknie i właśnie w takim czymś się to wręcza. Nie wierzcie w ogóle w to, co wam ludzie mówią. Nawet ja. Wszyscy mi mówili, że w Marrakeszu będzie po prostu tłoczno, będą za rękę chwytać, wciskać, sprzedawać. A my po raz, że nie będzie można w ogóle kamery wyjąć. Zdjęć nie będzie może być, filmować. Tak się nasłuchałem o tym Marrakeszu, tyle złego, że masakra, a tu
Jak widzicie, kamera jest w użyciu. Jak widzicie, chodzimy w trzeci dzień już po tym markecie. Nikt nas nie chwycił za ręce, nikt nam nic nie wciska. Zagadują, no wiadomo, że chcą sprzedać, zagadują, oferują tam jakieś produkty, darmowe próbki i tak dalej. No, ja też nie podróżuję pierwszy dzień, więc wiem, że nic nie ma za darmo, więc jak cię poczęstują herbatą, to oni będą coś chcieć za tą herbatę, więc nie piję po prostu tych herbat, ani soków, ani jakichś próbek, ani nie całuję żab. Więc wszystko, co słyszy się w internecie, trzeba, tak powiem, przekalkulować. Kolejną atrakcją, którą zwiedzamy, są ogrody Majorelle, czyli taki piękny pałacyk i piękne ogrody w Marrakeszu, założone przez pewnego Francuza, który kiedyś tutaj się przeprowadził. Kupił tutaj ziemię, wybudował dom, potem zrobił ogród, wybudował pałac, zrobił większy ogród i później pielęgnował to i udostępniał też zwiedzającym. No ale potem się człowiekowi zmarło i ogród troszeczkę tracił na pięknie, zaczął podupadać. Wtedy wjechał tutaj i w Saint Laurent, taki francuski projektant, i on kupił ten ogród, no i odrestaurował, zainwestował kupę hajsu też w to, bo wcześniej było 120 roślin, teraz jest ponad 300. No, takie piękne, ładne miejsce, które jest mega popularne przez turystów. Na wejściu jest ogromna kolejka, później do jakichś takich ładniejszych, a takich instagramowych, jak to powiedzieć, instagramowych. A w środku, w miejscach, gdzie są takie naturalnie stworzone, idealne warunki na super zdjęcie na Instagrama, to też się tworzą kolejki, też normalnie stoją ludzie i nawet z okna pilnuje kolejki, żeby ktoś tam się czasem nie wcisnął. Piękny budynek w kolorze indygo to miejsce, w którym kiedyś pracował pan Majorelle. On był malarzem i tutaj miał właśnie studio, swoją pracownię. I potem po latach, kiedy Yves Saint Laurent razem z partnerem przejęli to miejsce, mieli pragnienie, żeby właśnie tutaj stworzyć muzeum poświęcone Berberom, czyli ludności Amazigh, czyli ludności, która oryginalnie zamieszkiwała te tereny i zamieszkuje po dzień dzisiejszy. Wróć, powiedz, że niestety w środku nie można robić zdjęć, więc mam nic nie pokazane. Wystawa jest bardzo piękna, pokazane jest rękodzieło, ubrania, także nakreślona jest historia tego ludu. Niestety w środku nie można nagrywać, także nie pokażemy wam za wiele. Wizytą w ogrodach Majorelle i w miejscu, gdzie mieszkał kiedyś Yves Saint Laurent, kończymy ten odcinek. Mamy nadzieję, że wam się podobał. Dajcie nam znać w komentarzach, co najbardziej wam się spodobało w Marrakeszu albo co was najbardziej zaskoczyło. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli nas nie subskrybujecie, to przyciśnijcie przycisk subskrybuj, wtedy nie ominiecie następnego odcinka. A w następnym odcinku... You wanna go? You going there? Yeah. Come with me. Pożegnam się z Kasią. Żegnam się, tak. Kasia już ma dość Maroka. A co tam nowego u Vincenta? Ja już widzę, że jest ok. O Jezus! Co to tutaj jest? Dzień dobry. Mister, 50 dirhamów.